nie chwaliliśmy się tym wydarzeniem w realnym czasie, kiedy umowa pomiędzy Akwą S.A. a Beskidzkim Towarzystwem Sportem Rekord została podpisana, miało to miejsce jeszcze w miesiącach zimowych, natomiast dziś możemy już śmiało i głośno o tym powiedzieć. Panie prezesie, skąd inicjacja, skąd pomysł na to, aby doszło do związku między Akwą a Rekordem? Drodzy Państwo, jestem tutaj prezesem od 1,5 roku, czyli z chwilą, kiedy nastałem, też stwierdziłem, że należy wspierać, dużo o Rekordzie wcześniej słyszałem, bo jest to klub bardzo znany w naszym regionie, który osiągnął 5 razy Mistrzostwo Polski, czyli jest pełen sukcesów. Jest to też klub, który prowadzi Szkołę Mistrzostwa Sportowego, a więc oprócz misji typowo sportowej realizuje też misję edukacyjną, wychowawczą, misję kształtowania przyszłych pokoleń Polaków. Także stwierdziłem, że ten klub należy wspierać i należy dołożyć tą swoją cegiełkę do jego dalszych sukcesów. No bardzo się cieszymy z tej umowy. Faktycznie umowa podpisana z prezesem Michalskim, prezesem Akwy, bardzo nas cieszy. To znaczy, że my to odbieramy jako takie uwiarygodnienie tego, co tutaj robimy, uwiarygodnienie tej pracy z dziećmi, młodzieżą. Tu wiadomo, jeżeli chodzi o kwestie sponsorskie, no to one przede wszystkim są związane z futsal ekstraklasą, no ale nie tylko. Także jesteśmy bardzo z tej umowy zadowoleni. Jest to konkretne wsparcie finansowe, które no, pomoże nam w tej działalności statutowej, którą tutaj prowadzimy. Akwa dostarcza wodę, czyli dostarcza produkt, który jest zupełnie niezbędny do życia, do istnienia, do rozwoju miasta, do rozwoju lokalnych społeczności. Przy okazji czujemy się też w obowiązku wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, które służą poprawie społecznego życia, społecznego dobrobytu, społecznej szczęśliwości. I na pewno wspieranie sportu jest taką działalnością, z której ja jako prezes jestem szczególnie dumny, ponieważ uważam, że jest to sport. Nie tylko poprawia kondycję fizyczną, nie tylko poprawia zdrowie ludzi, którzy go uprawiają, ale też uczy niezwykle ważnych rzeczy w biznesie, czyli uczy uporu, uczy konsekwencji, uczy pokonywania przeszkód, uczy powstawania z kolan i wielu innych rzeczy, które później w biznesie się sprawdzają. Tu idziemy w stronę takiej pewnej misji społecznej, którą prowadzi klub. A jeżeli chodzi o taką spółkę miejską, Akwa, no to odbiorcami tej spółki no to są mieszkańcy. Mieszkańcy nie tylko naszego miasta, ale całego regionu. W związku z powyższym to, że spotkaliśmy się w połowie drogi, to jest zrozumiałe. Tak chce być odbierana Akwa. Akwa nie musi ocieplać specjalnie swojego stosunku. Jest to spółka znana na terenie naszego miasta czy regionu już od dłuższego czasu. Wspierała już również inne kluby sportowe czy inne sfery działalności, które są społecznie dobrze odbierane. Więc cieszymy się, że też jesteśmy na tej liście instytucji, liście klubów, z którymi Akwa współpracuje. Bardzo sobie cenimy to, no i bardzo dziękujemy. Dla wielu młodych ludzi, którzy zaczynają angażować się w sport, jest to droga później do sukcesu, do tego, żeby stworzyć szczęśliwą rodzinę, żeby znaleźć odpowiedni zawód i żeby po prostu się rozwijać. I to właśnie im daje szansę. Dlatego Akwa cały czas wspierała, wspiera i będzie wspierać sport w naszym mieście. Zatem Rekord i Akwa razem płyną do Europy. Tak, na pewno.